Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Cyberpunk 2077. Moi drodzy, po co my się tutaj właściwie spotykamy? Co takiego się wydarzyło, że publikuję materiał na temat tego tytułu właśnie w marcu? Ano właśnie wydarzyło się to, że dostałem godzinkę temu informacje o tym, że wyszedł nowy patch. Niespodziewanie, nie powiem, że troszeczkę mnie to zaskoczyło, ale mamy patch 1.52. Ja oczywiście standardowo nagram dla was materiał. Miałem robić stream z tego patcha, ale stwierdziłem, że nie jest on jakiś chyba spory i jakiś mega znaczący, więc po prostu nagrałem dla was ten odcinek. Jeżeli chodzi o wszystkie informacje odnośnie tego patcha, co zostało dokładnie zmienione, link macie w opisie. Natomiast ja pozwoliłem sobie ten link już otworzyć i przeczytać. I powiem szczerze, że tak jak przewidywałem, patch niezbyt wiele wprowadza rzeczy interesujących mnie jako gracza konsoli PlayStation 4 i jako osoby, która grę już przeszła i mają ze sobą trzykrotnie. Także ja ten tytuł już ukończyłem, mam w nim 300 godzin, więc jakieś poprawki zadań, poprawki questów i tak dalej, to akurat na mnie wpływu nie ma, ponieważ już mam to za sobą. Natomiast wybrałem sobie tutaj ciekawostek kilka, mianowicie pozwolę wam je tutaj teraz przytoczyć. Ok, pierwsza informacja, oprócz wszystkich zmian, które zaszły w rozgrywce, tam mamy wymienione 5 zmian, w zadaniach mamy kilkanaście zmian, w otwartym świecie mamy tych zmian około 7, natomiast pierwsza, która przykuła moje oko, to naprawiono błąd, w wyniku którego przywołane pojazdy mogły pojawiać się daleko od gracza. I to było cholernie irytujące podczas rozgrywki, jak i podczas testów na streamach, więc to na pewno sobie sprawdzimy jako pierwsze. Jeżeli chodzi o interfejs, tutaj też mamy kilka poprawek, ale ja akurat nie spotkałem się z tymi problemami wymienionymi. Efekty wizualne, tutaj jedna rzecz przykuła moją uwagę, a może nawet i dwie. Mianowicie naprawiono animacje i brakujące lub przemieszczone obiekty w różnych scenach. Tutaj akurat zdarzało się to dosyć, w moim przypadku dosyć sporadycznie, ale się zdarzało. Podczas niektórych cutscenek gdzieś tam latały pistolety, kubki i telefony. Natomiast ja tutaj natknąłem się na ciekawą informację. Usunięto błąd, w wyniku którego burze piaskowe pojawiały się w scenach, w których nie powinny. Ja tutaj mogę przytoczyć swoją ciekawostkę. Mianowicie raz burza piaskowa pojawiła mi się w samym centrum miasta. Nie było to ani podczas cutsceny, ani podczas, nie wiem, przebywania na Badlandach. Po prostu byłem w samym centrum Night City i tam pojawiła mi się burza piaskowa, więc nie wiem, czy to jest może związane z tym. Nie jestem w stanie tego wygenerować i wam pokazać w żaden sposób, ale to była niesamowicie losowa sytuacja i podczas 300 godzin rozgrywki zdarzyło mi się tylko raz, żeby takie coś było, więc wątpię, że to o to chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o konsolę, to tutaj jest bardzo dużo ciekawych informacji dla posiadaczy PlayStation 5, czyli tak zwanych next genów. Po pierwsze mamy informacje o ulepszeniu pamięci i poprawki błędów na konsolach nowej generacji, drobne optymalizacji interfejsu. Jeżeli chodzi już o konkretnie PlayStation 5, zaimportowanie zapisu bez połączenia z PlayStation Network nie będzie już blokować opcji kontynuowania gry. Naprawiono błąd, w wyniku którego otworzył się uszkodzony zapis, gdy gracz próbował zaimportować zapis z PlayStation 4, mimo że żaden zapis nie został stamtąd wcześniej wyeksportowany. Tutaj już mamy informacje odnośnie samego PlayStation. Naprawiono problem polegający na tym, że ekran wciśnij przycisk opcji, aby kontynuować, rejestrował naciśnięcie przycisku z opóźnieniem. Mokre ulice będą teraz tak samo odbijać światła jak w wersji PC. To jest do PlayStation 5 oraz do PlayStation 5 i Xboxa Series X. Zmiana ustawienia wstępnego w ustawieniach wideo nie spowoduje już automatycznego włączania wszystkich opcji grafiki. Także to są informacje dla posiadaczy PlayStation 5 i Next Genów. Dużo tutaj poprawek, jeżeli chodzi o PlayStation 5. Ja natomiast pod swoimi materiałami spotkałem się z bardzo dużym problemem właśnie w momencie, kiedy ktoś przechodził z PlayStation 4 na PlayStation 5, czyli dostał ten tak jakby
w patch next genowy i wcześniej grał w wersję PlayStation 4 na PlayStation 5, zrobił upgrade do wersji 1.5, która miała być next genowa i wtedy wywalało mu save'y i z tym były problemy. Wychodzi na to, że chyba te problemy powinny już zniknąć, także jeżeli nie usunęliście swoich starych save'ów, hurra! Natomiast jeżeli usunęliście i zaczęliście grać nową postacią, no to tutaj niestety przykro mi. Bardzo dużo też komentarzy i tutaj informacja dla CD Projektu. Bardzo dużo komentarzy dostałem o tym, że ludziom z PlayStation 4 nie przeniosły się zdobyte trofea na PlayStation 5. Wydaje mi się, że to może być dla niektórych troszeczkę problematyczne, także fajnie by było też i o te trofea zadbać, a nie tylko o sam zapis rozgrywki. Okej, okay, pogadaliśmy, a teraz przechodzimy do testowania. To, co ja będę sprawdzał, to na pewno nie będzie to wszystko, co tutaj wymienili. Ja po prostu zwyczajnie polatam sobie po mieście i zobaczę, jak gra działa, ponieważ po ostatnim patchu 1.5 powiem szczerze, że jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście autem, nawet nie jakieś tam wyścigi czy jakieś szaleństwa, tylko po prostu zwykłe jeżdżenie od misji do misji, tutaj troszeczkę jednak pojawiły się pewne większe spadki niż to było wcześniej. Zobaczymy, jak to będzie teraz. Okej, okay, pojawiłem się w mieszkaniu. Podobno też był problem z tymi modyfikacjami, które możemy kupować do mieszkania. Podobno gracze mieli taki problem, że mogli jedną modyfikację kupić kilkukrotnie. Natomiast tutaj ma to być już wyeliminowane. Ale to, co mnie interesuje na tą chwilę, to to, jak tutaj gra się zachowuje. Ja sobie pozwolę zjechać na sam dół. Ok, na razie jest w porządku, nie widzę tutaj zbyt dużych różnic od tego, co było wcześniej, jeżeli chodzi o płynność rozgrywki względem chociażby patcha 1.3, 1.4. Wracamy do wejścia i to, co będę sobie chciał sprawdzić, to to, czy faktycznie auto za każdym razem będzie się pojawiało blisko naszego naszego gracza. Ponieważ nie ukrywam, że czasami po wezwaniu auta potrafiło się ono pojawić nawet i 120 metrów dalej, po czym potrafiło po prostu odjechać w siną dal i w sumie nigdy nie miałem okazji do niego wsiąść. Więc teraz mam nadzieję, że już zostało to faktycznie wyeliminowane i za każdym razem auto będzie pojawiać się tuż obok. Zaraz to sprawdzę. Staniemy sobie gdzieś tutaj. Na razie jest w porządku. Jeżeli chodzi o działanie, to nie widzę tutaj specjalnie dużych różnic względem tego, co było, a względem tego, co jest teraz. Ok, stanę sobie tutaj, zakarkowane skrzyżowanie. Wzywamy auto. Ok, auto podjeżdża praktycznie od razu. Pojawiło się 20 metrów ode mnie. Zobaczymy, co się stanie w sytuacji, jak wezwiemy sobie auto na przykład... Na przykład tutaj. Ok. Podjechało i czeka na mnie tam, czyli właściwie na najbliższej możliwej ulicy. Z tego, co rozumiem. Pobiegnę dalej. Ok, teraz w sumie nawet nie wiem, gdzie jest jakaś najbliższa ulica. Aha, jakbyście się zastanawiali, czym warto grać po najnowszych patchach i po powiedzmy zbalansowaniu wszystkiego i już powiedzmy wasza postać z rewolwerem Hammer nie jest taka kozacka, przerzućcie się na snajperki. Teraz snajperki są kozackie i są totalnie niezbalansowane, więc jak szukacie czegoś potężnego, to snajperki są odpowiedzią na wasze bolączki. Dobra, przyzwałem teraz auto, do ulicy jest dosyć daleko i widzę, że pojawiło się chyba w najmożliwie najbliższym punkcie, czyli tam. I widzę, że ani to auto nie odjeżdża, ani nic takiego się nie dzieje. Tak, jest tutaj, w najmożliwie najbliższym punkcie się pojawiło to auto. Spróbujemy wezwać kolejne. Okej, nie pozwala mi wezwać kolejnego, ponieważ to jest jeszcze... blisko. Ucieknę od niego. Przyzwiemy nowe.
50 metrów. Podjeżdża. No i jest. Ok. Myślę, że te 5 prób raczej powinno wystarczyć, jeżeli chodzi o wzywanie auta. Spróbujemy jeszcze tutaj wezwać coś innego. Też pięknie podjechało. A jak jest z motocyklami? Ok, motocykl nie wiem, czy czeka na światłach, czy jak, ale chyba tak. Ok, motocykl też bardzo pięknie podjechał. Kolejny motocykl również. No ogólnie widzę, że nie ma tutaj najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o wzywanie auta na tą chwilę. Tam widzę, że auto pojawiło się 70 metrów dalej, ale chyba po prostu czeka w korku, aż będzie mogło do nas dołączyć. Poza tym mam tutaj kilka innych też aut. Ok, spróbuję jeszcze raz je przyzwać. Zniknęło. Pojawiło się z tyłu, na samym końcu tego, tej zakorkowanej ulicy. No ok, wydaje mi się, że chyba nie ma co narzekać, jeżeli chodzi o przyzywanie tych aut. Sprawdźmy natomiast, jak się zachowuje gra podczas jazdy, bo w sumie tak naprawdę do tego miałem najwięcej uwag podczas publikacji patcha 1.5, bo po prostu odczuwalne niesamowicie były spadki klatek podczas jazdy, właśnie przez to, że oni coś namodzili z teksturami, z grafiką, to nie wiem, co jeszcze, ale widzę, że to się chyba nie zmieniło. Pozwólmy tutaj Kalibernowi rozwinąć skrzydła. Tak. To jest mniej więcej to samo, co było. Zgadza się. No tutaj wiadomo, że od questa do questa może nie jedziemy tak szybko. Ale powiedzmy, że czasem mamy potrzebę pojechania gdzieś. No i niestety dalej na PlayStation 4 jeszcze nie po mieście od patcha 1.5. To jest po prostu katorgo, tak? Umówmy się. Wcześniej było całkiem przyjemne, a teraz właśnie od patcha 1.5 stało się nieprzyjemne, a momentami nawet i niemożliwe, powiem szczerze. Ja sobie tutaj jeszcze ewentualnie wrzucę jakieś wolniejsze auto. Może być. Zobaczmy, jak z jego przyzwaniem. A, jest tutaj. Ok. Tutaj trzeba przyznać, że autka przyzywają się teraz całkiem zacnie. Ok. No to mówmy się, to nie jest najszybsze auto na świecie. A mimo to dropy nawet w takich ślepych uliczkach jak ta się zdarzają niestety. No szkoda, bo naprawdę wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o starą generację, to takim naprawdę rewelacyjnym patchem, który no, wydaje mi się, że jest najlepszy do ogrywania tego na PlayStation 4, to był właśnie patch 1.4. 1.5, nie wiem tak naprawdę, jaki miał wpływ na nowa generacja, czy się poprawiło, czy się pogorszyło, to musicie napisać w komentarzach. Mam nadzieję, że wam się poprawiło. I 1.52, mam nadzieję, że też wam tam zmieni na lepsze, jeżeli chodzi o nową generację. No ale tutaj stara generacja niestety ucierpiała, jeżeli chodzi właśnie o takie no, dynamiczne poruszanie się po mieście autem, jeżdżenie z questa do questa. No to tutaj, jak widzicie, stało się to po prostu uciążliwe, upierdliwe i nieprzyjemne, a w patchu 1.4 było naprawdę już w porządku. Także tutaj bardzo miło byłoby, jakbyśmy mieli na konsolach wybór po prostu opcji graficznych, tak? Jakbyśmy mogli sobie sami tutaj w opcjach gry, w ustawieniach grafiki mieli, i zobaczcie, że ja mam tutaj wszystko wyłączone, tak? Teraz włączę wszystko to, co do tej pory miałem włączone. Już nie pamiętam, które to były rzeczy, ale bodajże te.
Jakbyśmy mieli możliwość na konsolach wyboru właśnie, nie wiem, intensywności ruchu, czy chociażby, nie wiem, wybranie jakichś mniej szczegółowych, o, teraz to działa w ogóle jeszcze gorzej. Jakbyśmy mieli opcję na przykład wyboru mniej szczegółowych tekstur, otoczenia, albo właśnie na przykład przypisanie jakiejś niskiej rozdzielczości tekstur dla otoczenia, na przykład wysokiej rozdzielczości tekstur dla postaci, broni, na przykład, nie wiem, samochodu, którym jedziemy. Okej, no to by było spoko. No ale tutaj niestety tego nie mamy. Jak widzicie, no stara generacja sobie zwyczajnie nie radzi ze zmianami, które zostały wprowadzone w 1.5. No i tutaj w 1.52 niestety się to nie zmienia. Tutaj jak nie ma ruchu, tekstury są dosyć proste, wszystko jest ciemne. Nawet się tam w miarę jedzie, ale to widzicie, już na przykład w ogóle nie byłem w stanie zareagować, bo się przycięło. Okej, no jeżeli chodzi o ten patch, no to tutaj tak naprawdę ten film ma głównie cel informacyjny dla osób, które na przykład już odinstalowały Cyberpunka i postawiły na nim krzyżyk, bo stwierdziły, że jednak nie mają ochoty grać na nowej postaci, a save'y z wersji PlayStation 4 nie przeniosły im się do wersji PlayStation 5, no to być może ten patch jest dla Was rozwiązaniem. Sprawdźcie sobie koniecznie. Jeżeli chodzi o starą generację, tutaj bez zmian, jeżeli chodzi odnośnie tego, co było w 1.5, cały czas tutaj jestem przekonany, że patch 1.4 na starej generacji sprawdził się dużo, dużo lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o tą rzecz, którą udało mi się tam wyłapać, związaną z tymi autami, czy się teraz fajnie tutaj wzywają, no to nie mam żadnych uwag. Powiem szczerze, że raz na 10 razy, może 2 razy na 10 razy, tak? Czyli raz na 5 razy auto gdzieś tam świrowało. A tutaj przyzywam już kolejne auto z kolei i totalnie nic się z nim nie dzieje. Także nie mam tutaj żadnych uwag. Ten system faktycznie został poprawiony. Także spoko. Jak widzicie, autka się pojawiają jedno za drugim, którego sobie nie przyzwę. Nic tutaj nie świruje. Jedyne co świruje, to klatkacz podczas jazdy na starej generacji. Tyle ode mnie, moi drodzy. Filmik informacyjno-testowy, taki bardzo, bardzo krótki. Nie mam zamiaru testować też wszystkiego. Głównie będę się teraz skupiał tylko na tych rzeczach, które do tej pory najbardziej mi przeszkadzały. A tak naprawdę podczas rozgrywki na patchu 1.5 najbardziej przeszkadzało mi to, że tak bardzo spadają klatki podczas jazdy, a nie działo się to w patchu 1.4. Tutaj się to niestety cały czas dzieje. Tyle ode mnie. Bijajcie na streamy. Dzisiaj będzie stream z Elden Ringa. Jeżeli macie ochotę pooglądać, zapraszam na godzinie 20 na kanał. Natomiast jeżeli chodzi o streamy ogólnie, no to poniedziałki, wtorki, czwartki, godzina 19:20. Zapraszam również na Discorda, link w opisie pod filmem. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i do następnego.